Cześć, witam Was w kolejnym odcinku projektowania poziomów. W tym odcinku zajmiemy się w końcu silnikiem, a dokładnie oknem viewport, czyli największym oknem w naszym edytorze. Prezentuje ona strukturę naszego świata, dokładnie naszej mapy. Aby poruszać się po świecie, wystarczy wcisnąć prawy przycisk myszy i ruszać myszką. Wtedy możemy obserwować mapę w różnych kierunkach. Jeżeli natomiast chcemy poruszać się kamerą, wystarczy wcisnąć prawy przycisk myszy i używać klawiszy, które znamy z większości gier komputerowych. Czyli klawisz W porusza kamerą do przodu, klawisz S porusza kamerą do tyłu, klawisz A porusza kamerą w lewo, natomiast klawisz D w prawo. Mamy również klawisz Q, który pozwala obniżyć pozycję naszej kamery, oraz klawisz E, który pozwala podwyższyć pozycję naszej kamery. Możemy oczywiście przenikać przez obiekty, ponieważ w czasie edycji nie ma żadnych kolizji. Jeżeli kręcimy rolką bez wciśniętego prawego przycisku myszy, przybliżamy się do środkowego punktu naszego okna. Jeżeli natomiast wciśniemy prawy przycisk myszy i będziemy kręcić rolką do przodu, przyspieszymy ruch naszej kamery. Jeżeli będziemy kręcić rolką w dół, zwolnimy prędkość kamery, dzięki czemu możemy przyjrzeć się jakimś detalom na naszej mapie. Jeżeli chcemy uruchomić grę i zobaczyć, jak wygląda w oknie viewport, wystarczy nacisnąć przycisk play i możemy zagrać w grę tak jak w każdą inną dostępną na komputerze. Jeżeli chcemy natomiast zobaczyć, jak gra wyglądałaby, gdybyśmy ją zainstalowali na komputerze, wystarczy nacisnąć escape i nacisnąć trójkąt obok przycisku play, a następnie wybrać z menu standalone game. Uruchomi to grę jako grę niezależną, wygląda po prostu jak gra zainstalowana. Jest w okienku, więc aby je zmaksymalizować, wystarczy nacisnąć klawisz Alt i Enter. Niestety z gry nie da się wyjść przy pomocy Escape'a, ponieważ nie ma żadnego menu, dlatego trzeba wychodzić z tej gry przy pomocy skrótu Alt F4.